Cześć, właśnie siedzę przed kątem i poszukuję sobie miejsca do tradingu i pomyślałem, że nagram taką przykładową być może transakcję. Co mamy? Otóż mamy euro do jena. Jak widać na wykresie godzinowym narysowała się linia trendu. Ona była respektowana do tego momentu, jakieś pół godziny temu została przebita. I w tej chwili ta cena zaczyna respektować ją od góry, no tak, cena podchodzi od dołu linii, a od swojej góry. I tak się zastanawiam, czy w tym miejscu nie pojawia się fajne miejsce na shorta, zwłaszcza, że jeżeli popatrzymy, to tutaj gdzieś też pojawia się jakiś poziom oporu, więc być może ta linia może sobie, cena może tutaj szukać odbicia w dół. Narysowałem tą linię trendu, tutaj ją troszeczkę przedłużę. Ona szła w ten sposób. Tutaj była próba jej przybi były próby jej przebicia, ale potem powroty były, więc cena w tym momencie raczej albo jeszcze chwilę pokręci się tutaj i poleci w dół, albo pokręci się i jednak postanowi pójść do góry, czyli albo pójdzie sobie tutaj w dół, albo sobie powędruje do góry. Tak wygląda sytuacja. Za chwilę wracam do omówienia tego, co się dzieje, w zależności od tego, co się będzie działo na rynku. Minęło kilka minut, cena dalej krąży. Jeszcze narysowałem sobie tutaj pomocniczą taką linię mniejszą na przełamanie tego tutaj, tego 5-minutowej konsolidacji czy 5-minutowego trendu. Tak, na wszelki wypadek, czy też bardziej będę się zastanawiał, czy nie wejść w rynek w momencie, kiedy cena tutaj przełamie ten poziom. Stop loss będę ustawiał powyżej tego wierzchołka. Take profit myślę, że trzeba poszukać. Na pewno take profit fajnie, bezpiecznie byłoby tutaj ustawić sobie. Natomiast no, było to 10-15 minut. Powoli cena widzę, że dotyka mi tej linii, więc ale okej. Jest właśnie przyjemność grania na Forex, że cena zawsze może pójść w dwie strony i tak de facto trzeba zawsze być przygotowanym na to, że pójdzie sobie ona w dwie strony, czyli trzeba być przygotowanym na zyski, na stratę. Wybór tego wejścia musi być zatem bardzo mocno precyzyjny z tego względu, że Forex lubi zaskoczyć, Forex lubi wykonać dziwne ruchy. Tak de facto, jeżeli ktoś uważa, że wie, co Forex zrobi, to po prostu mu się włącza, to można to nazwać syndromem Boga. Rynek sam decyduje, my możemy tylko podążać za tym, co rynek nam mówi i próbować uszczknąć z tego ruchu rynku coś dla siebie. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że wie, co rynek za chwilę zrobi, no to powiedzmy, może wypracować, i na tym to właściwie polega, na wypracowaniu swoich technik lepiej, na tym, żeby jak najlepiej przewidywać ruchy rynku, żeby mieć to prawdopodobieństwo przewidzenia prawidłowego ruchu na pewno, jak już jest powyżej 60% trafnych transakcji przy odpowiednim poziomie, przy odpowiednim stopniu zysku do ryzyka, to już jest bardzo dobrze, bo to znaczy, że już systematycznie ktoś powinien zarabiać. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że zawsze przewidzi, co zrobi Forex, to myślę, że bardzo szybko skończy z czystym kontem, długami, możliwe, że długami w banku, bardzo możliwe, że ze zrytą psychiką, a w najgorszym wypadku, no to cmentarze są pełne ludzi, którzy myśleli, że przechytrzą rynek. Zwłaszcza, nie wiem, czy słyszałeś kryzys, co się wydarzyło przy wielkim kryzysie, który miał miejsce na początku XX wieku w Stanach. Tam ludzie pakowali pieniądze w akcje, w ogóle nie wiedząc, o co chodzi. Maklerzy ich namawiali, a potem rynek się załamał. I dziesiątki tysięcy, nie wiem, nie sprawdzałam, właściwie nie pamiętam, czy dziesiątki, czy setki tysięcy ludzi zostały bez domu, śpiąc w kartonach, bo wszystko wzięli tak naprawdę najbogatsi. Więc
Kilku najbogatszych też, zdaje się, popłynęło wtedy. Więc pamiętaj, proszę, że rynek zawsze, zawsze zrobi swoje, a my możemy się tylko próbować podłączyć. Zresztą to widać tutaj teraz. Myślałem, że rynek, wprawdzie rynek cały czas jest przyklejony do tej linii trendu z godzinówki, ale widać, że nie ma ochoty odbić się jakimś intensywnym ruchem w dół, tylko powoli, powolutku podąża w górę, tak jakby miał ochotę przejść nad tę linię trendu i wrócić tutaj do wzrostów, prawdopodobnie, no, gdzieś do tego poziomu. Tutaj też trzeba zauważyć, że można narysować. Dobrze? Nie to zaznaczyłem sobie. Że można narysować sobie linię wsparcia, ale dziwny kolor wybrany jest. Granatowy jakiś taki. Okay. W tym miejscu gdzieś jest linia wsparcia, dość silna, dlatego na poziomie 1,21,29 tutaj to jest ten sam poziom, dlatego ta cena mogła tutaj dobić, zawrócić i być może rzeczywiście to była taka korekta trendu wzrostowego. Być może tutaj mamy taką sytuację, że rynek sobie szedł w trendzie wzrostowym, zrobił korektę w dół, nawet naruszył linię trendu wzrostowego, a teraz powolutku wraca do wzrostów i będzie dalej rosnął, ponieważ odbił się tutaj od tego poziomu. Tu widać, że cena się kiedyś odbijała raz, drugi, trzeci, czwarty, i to są 4-godzinne słupki, świece, zatem dość silne sygnały. Piąty, szósty, siódmy, no tutaj przebiła, wróciła i teraz być może znowu jesteśmy w tej sytuacji, gdzie rynek sobie powoli wędruje do góry. Dobra, nie będę zamęczał. Wracam za chwilę, za kilka minut i zobaczymy, co się wydarzyło w tym czasie. Dobra, jestem z powrotem, dosłownie 2-3 minuty później. Jak widać, rynek jednak powolutku wraca do linii trendu. Szczerze zastanawiam się, co w tym momencie zrobić, ponieważ wydaje się, że rynek ma ochotę jeszcze na wzrost, a jednocześnie te balansowanie na tej linii trendu może sprawić, że w każdej chwili może odbić w dół. W takiej sytuacji, kiedy nie wiemy, co zrobić, no tak de facto albo nie powinienem w ogóle wchodzić w rynek, albo poszukać miejsca ze stopem. Myślę, że zrobię tak, że wejdę w rynek i stop ustawię sobie tutaj poniżej tego dołka, ponieważ jeżeli, cóż, jeżeli się cofnie, no to wtedy złapie mnie na stopie. Jeżeli pójdzie tam, gdzie myślę, czyli zechce jeszcze dzisiaj wzrosnąć troszeczkę, to w takim razie powędruję gdzieś tutaj do góry. Może zaczekam jeszcze tutaj na takie zejście do linii, wyjście. Tak idealnie by było, jakby rynek wyszedł nad tę linię, a tę już mogę usunąć, żeby nam nie mieszała. Jakby rynek wyszedł nad tę linię i cofnął się, czyli zrobił coś takiego jak tutaj. Wyszedł sobie, cofnął się do tej linii i z tej linii zaczął odbijać. Czyli jakbym narysował tutaj jakby zrobił coś takiego, że wrócił do tej linii i potem zaczął odbijać od tej linii, przebijając linię korekty. Wtedy jest jakiś impuls na złapanie pewnego obszaru tutaj. Cóż, usypiam nagrywanie i wracam za kilka minut znowu prawdopodobnie. No tak, żeby ten film nie zrobił się nie wiadomo jak długi, przy oczekiwaniu na to, co zrobi rynek. Minęło kilka minut, jak widać, rynek się delikatnie śliska i w tej chwili jest taka sytuacja, kiedy próbuję delikatnie wybić się już ponad linię trendu. Bardzo to ryzykowne, ale spróbuję tu w takim razie wejść. Jak się wchodzi? Klikam tutaj ten kwadracik, ustawiam automatycznie stop ustawię troszeczkę, zaraz sobie dogram dokładnie gdzie. Łapię za linię zieloną, to przy okazji, łapię sobie za linię zieloną trade'u i ustawiam od razu take profit i jednocześnie w przeciwnym kierunku ustawiam sobie poziom stop loss. Tak.
Stop loss nie powinien być jakoś bardzo daleko. W tej chwili patrzę, ponieważ to jest bardzo ryzykowne wejście, troszeczkę pod to też, żeby pokazać, jak to robić na żywo. Więc tak de facto ten stop loss powinien być poniżej tej linii, tutaj gdzieś, a take profit można ustawić albo tutaj, żeby złapać ten ruch. Tutaj gdzieś pewnie jakiś też poziom jest, bo widzicie, że cena stąd zawracała, tu się odbijała, więc tutaj też można ustawić take profit, lub pójść troszeczkę wyżej, czyli aż gdzieś tutaj, licząc, że cena dobije do tego miejsca. Powiedzmy, że ja zagram bezpiecznie, ustawię sobie take profit gdzieś tutaj, ten stop loss rzeczywiście przesunę w to miejsce. Cóż, najwyżej stracę, na tym to polega. Tutaj widać wynik. Aha, tutaj widać wynik w pipsach. W tej chwili mam zysk minus 6. Widać, że trochę pozycja spadła. W tej chwili jest minus 10, czyli niestety rynek nie podąża w tym kierunku, w którym sobie założyłem. No, chociaż powiedzmy, że jest to cały czas wzdłuż tej linii, więc to jest jeszcze dopuszczalne. W momencie, kiedy tutaj cena spadnie, no, najlepiej byłoby uciekać, wychodzić z rynku, ponieważ tak jak powiedziałem, rynek ma to do siebie, że i tak zrobi swoje, więc nie ma co liczyć za wszelką cenę, że a kiedyś zawróci, ponieważ on może zawróci, a może nie. My powinniśmy troszeczkę ślizgać się po falach, jakie on nam daje, natomiast nie liczyć, że go przechytrzymy, bo wtedy rzeczywiście tracimy szybko duże pieniądze. Tak. W tej chwili czekam. No cóż, rynek idzie w przeciwnym kierunku, choć powiedzmy jeszcze tutaj krąży cały czas. No zobaczymy. Trochę za długo się buja. Wolałbym, żeby on dość szybko poszedł do góry. Nie przepadam za taką sytuacją, kiedy rynek tak krąży w miejscu, w którym wszedłem, ponieważ to świadczy trochę o jego niezdecydowaniu, dlatego powoli myślę, że albo, no to cóż, wygląda to, że mnie wyrzuci na stop lossie, więc nie wiem, czy nie skończyć wcześniej trade'u. Może jeszcze chwileczkę, bo jeszcze mi tej linii nie przebił, więc może jeszcze zawróci do góry. To jest minus 1,3 pipsa dopiero, więc ten ruch nie jest jakiś bardzo duży. I teraz tak, to przy okazji to pokazałem jako ciekawostkę, no może nie jako ciekawostkę, to jest jeden ze sposobów otwierania transakcji. Drugi to gdzieś tutaj, to źle sobie ustawiłem okienko nagrywania, tu można nowe zlecenie i tutaj sobie można ustawić wolumen, jakim się chce grać, stop loss, take profit. I wtedy z tego okienka otworzyć transakcję. Jak się otworzy transakcję, to ważne jest, żeby natychmiast ustawić stop loss i take profit. Można zrobić tak jak ja, przesuwając te linie. Można też w momencie, kiedy otworzy się pozycja bez określonych stop loss i take profit, to tutaj będzie 0000. Wtedy klikamy w tę linię i tutaj ustawiamy sobie poziomy, gdzie chcemy mieć take profit i stop loss. Cóż, rynek dalej krąży, jest trochę niezdecydowany. No zobaczymy za chwilę, co się wydarzy. Ponieważ tak krąży i tak bardziej ma chyba ochotę spaść w dół, to najchętniej bym już tą pozycję zamknął, natomiast może w ramach chociażby tego ćwiczenia jeszcze potrzymam ją chwilę. No już w tej chwili poszło w dół, nie ma co czekać, zamykam. I w tej chwili nastąpiła pewna strata pieniędzy, około 30 euro. Natomiast, no cóż, nie udało się. Dzisiaj nagrałem zatem przykład pozycji stratnej. Natomiast jest to chleb powszedni tradera, trzeba się do tego przygotować i nie załamywać się, tylko czekać na swoją okazję, żeby zarobić w następnej. Dzięki ślicznie za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.